My mieszkaliśmy w trójkę w drugim pokoju, a pierwszy zajmował Karol. I myśmy przez ten pokój musieli przechodzić. No więc bardzo często widziałam go klęczącego i modlącego się. I to modlił się długo. To nie była taka zwykła modlitwa, tylko to było widoczne, że on znajduje w tym modleniu przyjemność. Że on potrafi być kompletnie nie patrzył na nic, tylko modlitwa była najważniejsza. To często widziałam. Bo mówię, musiało się przechodzić przez ten pokój.